Zaciekawiły nas bunkry stojące niedaleko Piły. Oto historia, którą za chwilę Wam przedstawimy. Strefa umocnień pomorskich jest oparta o czworokąt twierdz Kostrzyń, Szczecin, Kołobrzeg, Piła. Miała stanowić ona na końcowym etapie wojny jeden z elementów tzw. systemu Nibelungów, obronnego pasa Niemiec, któremu hitlerowska propaganda nadawała niezwyciężony charakter. Wał Pomorski powstał w oparciu o fortyfikacje nadgraniczne budowane w latach 30. Miały one chronić Niemcy przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Polski, a także stanowiły podstawę do ewentualnego natarcia na Polskę. Pod koniec lat 30. XX wieku, w związku z przygotowaniami do wojny z Polską, opracowano plany, a wiosną 1939 roku rozpoczęto na wschód od miasta budowę umocnień. Umownie znane pod nazwą Punkt Umocniony Piła, lepiej znane są pod nazwą Przedmoście Pińskie. Jądrem tego odcinka była Piła, której rozpoznanie terenowe przeprowadzono wcześniej, bo już w marcu tego roku ten ważny węzeł komunikacyjny łączący aż 7 linii kolejowych i 8 szos, położony zaledwie o 6 km od granicy, uznano za klucz do wału pomorskiego i całego Pomorza. 27 stycznia 1945 roku przybył do Piły z Poznania 32-letni pułkownik Heinrich Remlinger, obejmując dowództwo twierdzy. Tego samego dnia w Wałczu otrzymał on rozkaz od Himmlera, aby utrzymać Piłę za wszelką cenę. Walki o Piłę rozpoczęły się 24 stycznia 1945 roku. 29 stycznia 12. Rosyjski Korpus Pancerny podjął kolejną próbę wdarcia się na Przedmoście Pilskie. Uderzenie ruszyło w stronę jeziora Płotki, przy którym się teraz znajdujemy. Zakończyło się wdarciem na pozycje niemieckie. Jednak kontratak wykonany w południe przez załogę twierdzy Piła zniwelował zagrożenie. Niemcy odnotowali, że był to 13. atak na Piłę. No właśnie, trwający 5 dni nacisk 12. Korpusu Pancernego Grupy Wojsk na twierdzę zakończył się całkowitym niepowodzeniem. Nie przełamano pozycji pilskiej, a na dodatek poniesiono liczne straty. 30 stycznia 1945 roku zamknięto pierścień okrążenia wokół Piły. Wkrótce miasto było wolne.